niewątpliwą cnotą Jurka Cnoty to skromność, talent, pazerność w pracy, delikatność, mądrość życiowa. Miałem przyjemność grać z nim w filmach Kazimierza Kuca, w Soli Ziemi Czarnej, w Perle w Koronie. Kazimierz Kuc nazywał go Knutel, bo to jest coś taki Knutel, ten Cnota. Taki węzeł, chude to, wyraziste osobowość, talent. Miał swoje 5 minut w życiu w wszystkich filmach śląskich, o tematyce śląskiej. No i oczywiście w tym góralskim serialu. Ale z drugiej strony to utracjusz, to hulaka. Nie miał w ogóle szacunku dla wartości, które są tutaj wokół. Nie miał szacunku do pieniądza, miał dużo przyjaciół, kolegów. Skrzętnie to wykorzystywali. No ale taki on jest, utracjusz. Wielki artysta, wspaniały kabareciarz. Doskonale się czuje na scenie, na estradzie. No i tak będziemy o nim zawsze pamiętać. A będzie żył co najmniej 100 lat, bo jest pełen energii i twórczej pasji. Nie zachodź mi proszę, czerwone słoneczko, za las kalinowy, za łąki, za goje, drobny deszczyk na pole, po kropi, po leku. Nie zachodź zawczas, słonko moje, bez ciebie markotna i strach po ciemnicy wyłażą beboki na boskie skoranie, u tobie ze szole się cisną górnicy, tyś grzało powstańców na Anie. Zachodzisz słoneczko, jak mógł cię uprosić, karwitka na niebie, miesiączek za polo, w chałupach wieczerzą, a po tym trzaznosić te sny, co nie cieszą, te sny, co nie cieszą, utropy, co bolą. Te sny, co nie cieszą, te sny, co nie cieszą, utropy, co bolą. Nie zachodź, proszę, czerwone słoneczko, za las kalinowy się dychnąć do cienia, drobny deszczyk z nieba pokropi miedeczko, ugasi niedobre wspomnienia. Zachodzisz słoneczko, zawczas i za gibko, bo roki my cicho gwarzymy po ćmoku, na płat elistyknie, na grubie rzepizło, bez lato, bez zima, co roku. Zachodzisz słoneczko, jak mógł cię uprosić, karwitka na niebie, miesiączek za polo, w chałupach wieczerzą, a po tym trzaznosić te sny, co nie cieszą, te sny, co nie cieszą, utropy, co bolą. Te sny, co nie cieszą, te sny, co nie cieszą, utropy, co bolą. Cześć, Jurek! A cześć, Jurek! Za bajtla to by chytali z łojcym, ale to wtedy woda była czysto i raki, i ryby.
jeszcze nie było sprzętu, to my na kij z leszczyny, choczek ze szpiędlika, spławik z frupa, ale zabawa była. Siadaj na chwilę, to był taki stołeczek. Wygodnie. No słuchaj, widziałeś takie karaśki małe, tu się bawia. Nie nudzi cię to? Nie, bo bierą. Bierą to trzeba mu nudzić. Nie, no bo to jak... Już... Panożwe, ja z tym to, że się no, wtedy ryby chytał za łebka. No to co, co bajta, no to my z tatą latali tam po tych... Tam był taki stos, niedaleko nos. To były tam liny, pamiętam jakieś karaski. Ty słuchaj, a tak w ogóle jesteś w Chorzowie, od kiedy w Chorzowie mieszkasz? W Chorzowie mieszkałem, mówię, że tu dostał robota. Po wojnie w 1948. Powiadaś, miał lot. A jak go tu przyjechał, to miał 7 lat. Do Chorzowa. Już do szkoły zaczął chodzić w Jastrzębiu 2 miesiące, a potem już tu zaczął. Już tam w Jastrzębiu. Co, osiedle stoi na twojej chałupie? Ta łupka jeszcze stoi. Przy tych blokach wysokich, takich górniczych, to wygląda jak taka zabawka. Przy tych potwornych blokach. Murowanych stoi, takie to malutkie, to wygląda jak... No, do szkoły zaczął chodzić w Jastrzębiu i po miesiącu ja się przeniósł do Chorzowa. I tak się skończyła moja krótka przygoda z Jastrzębiem. Przyjechał. To. Przyjechał ktoś. Cześć, chłopy. Cześć. Cześć. Witamy. Ja, cześć. Popatrz. Cześć. Ty masz szczęście. I co? Ryby bierą. No takie widzisz. Aha. Fajne. Patelniaki. Jakie to się... A większe też są. Patelniaki. A większe też są. No ja z tym, że są, no czasem wejdzie. A jest to wymiarowe? To jest karaś. Karaś, nie trzeba miary. Nie wiem, że na ryby jeździ, a nie wiesz, jaka ryba ma miara. Ja, my tam jeżdżymy na takie szlachetne ryby. Szlachetne, to na górę. To co, możemy tu też pojechać z wami? O, chytajcie się. To co, idziemy się oblikać? No, oblikujmy się. No, jak się chcecie oblikać, i będziemy tak siedzieć. A jademy na kacę, kiedy więcej chyci? Obej, obej, tak. Obej, ale teraz będzie... Jeruni, obej się. Takie gówno, a takie... Pojdzam. A rwał choćby kapy. No jak są ryby, to idziemy się oblikać. My musimy więcej najdać jak oni. No Chorzów, jak to Chorzów, no miasto duże. Ja tu jeszcze był bajter, tu chodził do szkoły. Nauczył się grać w chrusta. Lotał ich po hołdach, zbierał wągier. No... Hacharstwo to było pierunowe. Dziennie wpierdol od ojca. Za co? No, za niewinność. Za niewinność też biją. Ja. Mój ojciec był pierunem ostrym. A że ja był syn, jeden hop, duma, synek, to za wszystkich dostawał. To siostry naprawiły, a ty? No nie, bo ja był mamin synek. A siostry były tatowe. Aha. Wiesz. A przy tym nazwisku to się musiały prędko wydawać. Ja dość prędko, bo się śmiali wszędzie. Jak się tam kiedyś poszły coś o zdjęcie do fotografa zrobić. Jak się nazywasz? No i cnota, no co ty? Dziocha i cnota, no, chyba żartujesz. No i rzeczywiście dość wcześniej się siostry powydawały. A ja pojechał do Krakowa, dalej się uczyć, ale wcześniej musiałem na to zarobić, bo ojciec mi nie dał. Ale się oblikli. Chłopi, kaj się mogę wysiedlić? No
A ja co, to cię na spinik? Na spinik, ale tam będzie czyściejsza woda. Tam jest czyściejsza woda, ja idę se tam. Tam mogę, ja. A wy na co, na glizda bierzecie? Jo, na futer. Tak na futer. Dobra, to my tam idziemy. O, tu będzie fajnie, wiesz? Co? Woda czysta, tu będzie fajnie. Ja? W Krakowie, no, spędził 11 lat. Z dołek na prawo i tam namówił mnie nauczyciela, żeby zdawać na rusycystykę. Ale to prawo to jest, nie było takie modne, ale teraz żałuję, bo teraz prawnicy rządzą. To się na ta rusycystyka poszedł. No i tak w Krakowie mnie tam wciągnęli w taki teatr studencki. I tak się zaczęła moja przygoda z teatrem. Chłopi! Łobiat przyjechał i no go musimy teraz słodzić. Chodźcie kulsek drutniu tak z tyla. Taki kulsek. Mam, czekaj. Ja? Już czekaj, bo tam tak coś zióbię. No. Zaś jedna do sakawinicy. A woda zimna, to fajnie się to schudzi. O, Jerunie! Dajmy pozor, co to nie utopi się. Nic się nie bój. Piotr Skrzynecki jechać tam z Oboszu. Kto? Piotr Skrzynecki. Skrzynecki, szef tej piwnicy pod Waranami. I tam mnie zaprosił parę razy. Ja tam potem przez parę lat od czasu do czasu tam śpił jakieś tam zakazane piosenki ruskie. Ruskie? No, Wysockiego, Kudżawy. I tak coś tam stało. No ale to były fajne czasy piwnicy, bo tam jest Ademarczyk i Dymny, Liścień, Święcicki. To wtedy była potęga, teraz już z tego nic nie zostało. Tylko takie no, legenda, no. Niby to jeszcze istnieje, ale to takie, wiesz, na pokaz. Już ma pierna, już Coś tam. Chodź to zwijaj! Zwijaj! Już żeś pochytnął. No wtedy to przedstawienia trwały do 3-4 rano. To się wychodziło, potem szło się do Piotra. Zarobione pieniądze się zrobiło ściepa na gorzoła, szło się na meta i piło się do białego rana. I tak to było. No, oczywiście nie wszyscy, tylko tak wybrani. A do Piotra się wchodziło przez okno. Bo tam już było zawarte drzwi, on mieszkał na parterze. U takiej koleżanki artystki. Tam była taka izba. Jak przyjechał Teatr Narodowy, to nawet Hanuszkiewicz z wszystkimi tam artystami przez okno włazili. Kucowna, Rutkiewicz, pamiętam całą weselę. Tam grali gościnnie w Teatrze Słowackiego. I no to wiadomo, wszyscy przyszli do piwnicy, bo tam każdy przychodził, to przyjeżdżał. Bo dostać się do piwnicy to było tak, jak dostać się na Taganka w Rosji. To już, no, do teatru tam Wysocki, że zabibimowe, tam był parę razy. Chłopi, nie macie jakiego bliska, bo mi na gałęzi został. To skakuj na ta gałęź. No, gdyby miał drabina, to tam wyleza. Zaraz poszukam. To jakby tam festo brało, to szale. A teraz będą brać. Szupak wejdzie, 1,5 metra. Dobra, a sam zaś pod gałęziami się nie ciepaj, bo wiesz, miał górę. Dobra, teraz pójdę dalej. Ale to były czasy, to były lata 60. To były czasy niedozwolone. Tam na premierę przychodził Wojtyła, przyjeżdżał Srankiewicz, no to były uczty. Potem się piło wino na ciepło, taki grzaniec. I to trwało tak przez ileś tam przez 6 lat.
występował. Potem, a jeszcze wracałem do teatru, no to teatrem to właściwie to była taka dla mnie szkoła aktorska. Ja się tam dużo nauczył, bo ja od razu zaczął grać. Może nie od razu, ale taki za rok zaczął grać w tym teatrze i to dość duże role. Peter, nie mam um! Wobec mów! Nie ludzie mów! To będzie się atakku! Dobra, do jutra pochytuj. Ja, to był 65 rok i potem ja się przeniósł do Myślenic. Ja tam pracowałem w takim ośrodku sportu, turystyki i wypoczynku. A wieczorem ja uczył w szkole. Ruskiego? Ruskiego. Tak się załapał, ale to tam... Ja tam był jedyny magister w tej szkole. To znaczy z Krakowa żeś poszedł do Myślenic? Ja, zaraz po studiach by tam kolega by zaprosił, żebym tam mógł pomóc. Prowadzeniu kempingu. No i tak go tam dwa lata spędził, ale jeszcze jeździł co drugi dzień do teatru na przedstawienia, no, do studenckiego, tam czasem do piwnicy, ale mieszkał jak przez te dwa lata w Myślenicach. W 68 ją skończył. Przy okazji, a jeszcze zapomniał bym o jednym, no to był... Ja wtedy pracował w takiej spółdzielni studenckiej Rzaczek. Przyjechał jakiś facet i mówi, czy cnota? Ja mówię, tak. No pan Kut się o pana pytał, bo się dowiedział, że pan jest Ślązakiem i zaprasza pana na... Nawet ja próbnych zdjęć nie robił, tylko on mnie tak awista zaangażował do Soli Ziemi Czarnej. A stało się to za sugestią Wieśka Dymnego, który się z nim przyjaźnił, z Kucem, no i powiedział, że tam w piwnicy tak Ślązak przychodził, może by się nadawał, bo śmieszny. Tak, i tak się zaczął mój kontakt z filmem. Ja jestem jego odkrywcą. Ja go poznałem, kiedy szukałem właśnie aktorów, ludzi do Soli Ziemi Czarnej, gdzie kompletowałem wszystkich Ślązaków. Bo film jest mówiony w gwarze, ale nie tylko. Chodzi o gwarę, ale też o postury, o tą mentalność, czy o ten wdzięk, który mają Ślązacy taki swój. Przyjaźniłem się z Wiesławem Dymnem, a Dymnego namawiałem, który zresztą też grał, oni grali do pary jako bracia w końcu. No i byłem w Krakowie i opowiadam wszystko Dymnemu. I on mówi, że tu jest taki, mówi, cnota, mówi. To go zobacz, ja bym przyprowadził wtedy cnotę. No jak ja ich byłem, zresztą Dymny też był takim typkiem. Nieco innym, ale ten sam format. Oni byli strasznie zabawni, bardzo się lubili. A poza tym ich łączyło coś, co można nazwać jakimś fajnym szaleństwem. Kuc mnie tam zaangażował do Soli Ziemi Czarnej. To był twój pierwszy film, a? To był taki mój pierwszy film. Duży, no i duża rola. Od razu, potem oczywiście była Berła w Koronie, też Kurca i też mi tam, on już napisał dla mnie rolę specjalnie, bo to było pode mnie napisane, Augusta Mola, no i tak się zaczęła moja przygoda z filmem. Jak ją skończył ten film, jeszcze my byli w Hiszpanii, bo my wygrali taki konkurs z teatrem studenckim, to było 70-lecie urodzin Lenina. I trzeba było się zrobić takie przedstawienie o Leninie. Jerunia, ty coś mnie zażyć, łapuj, cóż to robisz? Łukasiu, kupi łapu. Ach, tego dni! Hopy, nie ma tu takie kleszczy. Kleszcze, jaki przyjdzieś, bo obyś sobie zrobił. Nie odchocza mu tego, ty. Słuchajcie, to jest to tak. Za Żyćko ryba, łapnie dziako, to hopie, to mnie łapnie. Weź na te pan rybą. Pisaj, no tam jest nóż. Przynieś ten moi skrzynki nóż. Ale popiluj, hopie, bo... Masz. I
no mi to czego nie urzni. No kurde, co żółta robi te? Uganot mi wyrzył. Inaczej nie szło. To były czasy fajne, no, ale mnie zaprosili do Warszawy, żeby objął Teatr Hybrydy. No i tak się pożegnał z tatem przyjściowym i z Krakowem. I tak, że tam został dyrektorem artystycznym teatru. A tam głośno było, a? No bo było głośno, tam były pierwsze dyskoteki, tam były próby zespołu jazzowego, tam grali najlepsi muzycy wtedy jazzowi w Warszawie, w ogóle Polski. To oni tam mieli swoją taką kanciapę do prób. To trwało to do trzeciej. Ta ulica Mokotowska była dość wąsko i wysoko. Wysokie były te mieszkania tam. No to darmo tam loli na nas fekaliami, żury mlecznym. No i w końcu Gierek przysłał nam pismo, żeby zamknąć klub. I tak się skończyła moja przygoda z Hybrydami. Słuchaj, to w jakim filmie to tymi głównami? Ciebie to zalewali? Nie. To Englerta. A, Englerta. To bardzo fajna scena była, bo jak tam przyjechał ten... ta cysterna z tą gliną, bo to było takie zrobione gówno. No to oczywiście było za gęste i jak kurcz powiedział, kamera. I ten to otwarł, nic nie poleciało mi. Co to za kraj? Chaj nawet gówna nie potrafią zrobić. Śmiechu było wpierone, w końcu tam naloli więcej wody i poleciało. No. Englerta naloli gównami z gliny. A jeśli go potem za czopką na brzuchu, pod brzuchem. A jak on godł, widzisz? Myślą za ogól też. Co? Do Englerta. Jego uczak, to Grola nie nauczysz gwary, bo to będzie śpiewał. Tego się nie da. Tak góralski się gwary nie da nauczyć, tak samo nie da się nauczyć gwary śląskiej. Jak on się tu nie urodził, to nie będzie żadnym godą. Jak uczył o panie i Englerta i Elbryckiego, nie ma takiej siły. A Olbrycki też tam grał w tych filmach. On tam grał takiego wojoka, jakiegoś z armatą tam latał. Ja z armatą przyjął się z Poznania czy z Krakowa. Takiego oficera tam. A to wiele tyś z Kucym tych filmów nagrał razem? Z Kucym do tych dwa śląskie. Te dwa, ja? Ja Sól i Sól Ziemi Czarnej i Perła w Koronie. No ale to były takie najbardziej, no to były moje pierwsze filmy i właściwie to... to się w nich najlepiej czuł. Tak się złożyło, że byłem współrealizatorem filmu Sól Ziemi Czarnej. Pracowałem na stanowisku drugiego kierownika produkcji. Zajmowałem się organizacją obiektów zdjęciowych i tam zetknąłem się z wieloma aktorami ze Śląska, bo większość aktorów grających w tym filmie pochodziło ze Śląska i tam poznałem również Jurka Cnota. Moja znajomość jego pracy, jego talentu sprowadza się do tego, że oglądając materiały filmowe ze zdjęć, widziałem jego, mogłem zaobserwować jego grę i sprawę jego talentu. Tak się złożyło, że pomimo tego, że miałem z nim ten epizodyczny kontakt, bo spotykaliśmy się de facto po zdjęciach, bo ja na samych zdjęciach nie bywałem, zaintrygował mnie tym, że zawsze był pełen optymizmu życiowego, humoru, ale przede wszystkim dało się odczuć, że kocha film i kocha to, co robi. No, atmosfera swojsko. Co? Atmosfera swojsko taką. No swojsko, bo to same prawie Ślązoki grali, no ale Kuco obiecał, że będzie Englert grał, no i tak zagrał tam, no takiego śląskiego Gorola. Jurka Cnotę pamiętam jeszcze, kiedyśmy byli młodzi i piękni. Kiedyśmy kręcili film u Kazika Kuca, film pod tytułem Perła w koronie. Jurek Cnota był bardzo miłym. Ja mówię był, ale on jest bardzo miłym, chociaż się zestarzał, tak samo jak ja. Bardzo miłym kolegą, bardzo uczynnym,
i życzliwym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest najcenniejsze w pracy w naszym zawodzie aktorskim. A tu już na tym spotkaniu kiedyś, na tym moim beneficie wspomniałem tam to zdarzenie, kiedyśmy się z Jurkiem wspólnie bili, nie ja z Jurkiem, tylko przeciw jednemu takiemu wyrosłemu, większemu ode mnie, z takimi bicepsami i tak dalej, tak żeśmy go wspólnymi siłami położyli na łopatki. No i oby Jurek był zawsze silny, zawsze dzielny i żeby mu zdrowie dopisywało, tak jak nam wszystkim. Dali to ciepli, bo nic nie chyci. Teraz patrzcie. Ja coś tam już. Obejść ty, wylazuje z wody. Odepnij to tam. Boż coś, nie bierę, obejść. Tylchok, o widzisz? Teraz tu idą. Teraz te ruda. Pierrudzie zaklęty. Byli te dwa cepy, co tam robiały. Te skurcze ryki, one się pozbijają. Ryli chce nie wziął. Muszę do wody wleć. To! Obej, bo mnie zaniłapło. To nie widzę. Dobry. O, widzisz, o. Chodźcie, opi. One tego, a myście sobie tak też czasem pozwalali? Na co? Na co? Na coś wpłynie. Ale na planie u niego. My z tym nie mogli się pozwolić tam od czasu do czasu, ponieważ tam było dość wesoło. My tam sami mieszkali w tym PDT-ku w Chorzowie i ci, co szukali wampira jeszcze, policjanci. Aha, to były te czasy. To były te czasy, kiedy ten wampir tu na Śląsku grasował. Wiele ludzi na takim planie takiej soli ziemi czarnej było. No to więcej było. Więcej było tych, co... Więcej było technicznych ich artystów. No, czyli przy scenach zbiorowych to było więcej... A to statyści, no statyści, to jest inna sprawa. Ekipie było więcej, bo to... I tam obsługa operatorska, obsługa wózków, obsługa dźwięku, no to kupę ludzi, no. Dochodziło tam do kilkudziesięciu osób na film, gdzie grało pięciu aktorów, no. Zobacz na lista płac teraz w kinie w amerykańskim. Trzech aktorów gro, a godzina idzie lista płac. O. Z tyłu, na końcu. Tak też było. Wtedy się nie pokazywało wszystkich, tylko się pokazywało reżysera, operatora. A my teraz jak kręcimy, to kombinujemy, co by tu jeszcze na dodatku napisać, żeby tego więcej. Tak mało nie było. No ja. No właśnie. I na hopie po tej łowie odliczy. Boś mi dziura wyrzmy w zalotach. Kieruje. Chyba napija. Kieruje sadniczki. Ale opiekadolek uwiązał. Opie galoty stargane. Kadolek ci uwiązał. I to było uwiązane. No ja nie wiem kiedy to zebrał. To jest dziura w tych szatach. Mnie tak jeszcze interesuje w tamtych czasach, jak się kręciło te filmy. Czy wyście się tekstów uczyli dokładnie wszystkiego, to co chcecie dać? No wiesz, różnie to, różni są reżyserzy. Na przykład Kutz bardzo precyzyjnie pisał po śląsku, bo zna ten język. I tam się właściwie no, nie można było do niczego przyczepić. Myśmy akurat, no bo pisał krótko, zwięźle, także nie trzeba było się takich kolubrym monologów uczyć, a niektórzy to pisali różnie, no to trzeba było tam pół strony wybełkotać i się czepiali każdego słowa. Słuchaj, może już przestanę te ryby wyciągać, bo te dwa biedoki obejrzy, jak no siedzą, a no patrzą. Daj im te ryby, żeby ich kobiety nie opieprzyły, że jednego z tych loka przywiedzi. Wyciągał niż zaczną brać.
Cześć, chłopi! My jadimy ludom. Licho dzisiaj jakoś brało nam. Licho. Ono na drugi raz był lepszy. Cześć, Genku. Cześć. Jademy. Cześć, no my też jademy. Patrz, no bo zaś tam mi biegaj. Też już jedziecie? Ja. Na drugi raz. Ja. Owej się wiele tego mają. A my? Nic nie brało. No. Dobra, opie, to cześć. Cześć. Padnie wtedy zaś, ja tu zawsze tak w sobota se przychodza. No to będzie spadna, a co? Poskładamy, wiesz. No mówiąc o Jurku Cnocie, nie sposób się nie uśmiechać. Ja Jurka poznałem przy okazji kręcenia filmu Trzecia Granica w Zakopanem. No, był to długi okres kręcenia, około miesiąca graliśmy w górach. I wspominam Jurka jako człowieka bardzo energicznego, wszędobylskiego, wesołego, bardzo sprawnego. Chodziliśmy po górach, a on był pierwszy, zawsze pierwszy, pomagał innym. I później przy rozmowie z chirurgiem katowickim, Zbyszkiem Grucą, którego zna cały teatralny Śląsk, Kraków, a nawet Warszawa, jego najbliższy przyjaciel z lat szkolnych i do dzisiaj, opowiadał mi, że jako młodzi ludzie, gdzieś w wieku 14-15 lat, grali razem w piłkę nożną. I byli tak dobrzy, że obaj mieli propozycję do ruchu Chorzów. No to mnie bardzo zaskoczyło, ale też i nie zdziwiło, patrząc wtedy na wyczyny Jurka. No co ja mogę powiedzieć, jako może ja tak, ten moją wypowiedź podzielę na dwie części. Powiem coś, nieco o człowieku, o bardzo przychylnym mi Jurku. I może trochę o jego aktorstwie. Jako człowiek, to była dusza człowiek. To dusza człowiek, który, jak powiedział Zbyszek Gruca, oddałby nie tylko koszulę, ale i spodnie przyjacielowi. Taki on był. On nie dbał o pieniądze, on nie dbał o sławę, on po prostu kochał ludzi. On chciał być z nimi, ocierać się o nich, rozmawiać, bywać z nimi w klubach. To był człowiek bardzo towarzyski. Ja myślę, że gdyby zabrakło mu przyjaciół, to życie byłoby dla niego katorgą. Dlatego nigdy nie miał pieniędzy, bo wszystko jakby zostawiał w klubach. No po prostu żył z radością i żeby przeżyć życie jak najprzyjemniej. Jako aktor bardzo charakterystyczny. Jego uroda jest tak znacząca, że każdy po jednej roli już go zapamięta. I no, ja myślę, że dużo zagrał ról w swoim życiu, ról charakterystycznych, ale też sądzę, że on mieści w sobie o wiele większe pokłady, możliwości, niż wykazał to w różnych rolach, i mniejszych, i większych. I no, źle się stało, że nigdy nie otrzymał propozycji pełnej, głębokiej roli, zwłaszcza dramatycznej, w związku z tym, że był właśnie aktorem komediowym i jego droga artystyczna była dosyć urozmaicona, po teatry studenckie, po kabaret, po różne formy, dotarł do teatrów już większych i w filmie również dużo grał, bardzo dużo, bo ja nie wiem, około 100 ról. Ale zawsze te role były jakby jednowymiarowe, to znaczy nie były pogłębiane.
a znając go, twierdzę, że on używał tylko tej naskórkowej powierzchni możliwości swoich artystycznych, że poznając go bliżej, odkrywa się go właściwe dno. To jest człowiek bardzo szlachetny. To jest człowiek, który ukrywał swoje chęci, swoje marzenia, bo przecież każdy aktor marzy o jakiejś swojej roli i o sukcesie. Ja pamiętam w naszym ostatnim filmie Bajzel po polsku miał taką wspaniałą rolę na zwyżce. To jest taka gondola unosząca się. I w pewnym momencie podszedłem do niego i powiedziałem: Jurek, ale to co robisz, to jest genialne. To jest tak śmieszne i tak naturalne, że musisz to zatrzymać. I ja wtedy wyczułem w nim tak ogromną radość i satysfakcję, że ktoś do niego podszedł i mu powiedział coś dobrego. I to na żywo, na planie, natychmiast po tych próbach. I myślę, że byłby w tej roli, o której ja mówię, która nie doczekała się realizacji, a może jeszcze się doczeka, byłby świetny. Co ty tak wrzasz tu? No bo to się czas ryby łowi. A tam fajnie tu jest, a tam jeszcze lepiej, bo tam gdzie takie młode srelki się opalają. Widzę. No. Dobra. Znasz je? Nie. To nie wiem, dopiero może jak się pokorzą bliżej, wiesz? Aha. Dobra, idę po klamory, wiesz? Dobra. Dobra. Mogę się tu siedząć? No jasne, że siadaj. To zapodobało ci się, a? Ja. Fajnie posiedzieć na wodę, nie? Eee. Ja dzisiaj prażyło będzie dzisiaj. No, to nie jest. A tamte frele to chyba jak się sebleką to je poznał. Tak? Bo zaraz nie umiał za tymi krzokami ich tam bardzo rozeznać, wiesz? No. Przyjechał jeszcze do mnie, tam jeszcze mieszkał taki asystent Passendorfera. Ja go znałem jeszcze z Krakowa i on mówi, że bym nie zagrał w takim serialu nowym o góralach. I on mówi, no właśnie robotach stracił, no to bardzo chętnie. I tak się zaczęła moja przygoda z Janosikiem, która trwała półtora roku. A o tym, jak to wyglądało, to musiał cały film na ten temat nakręcić, bo to... No nie, no bo wszyscy cię do teraz nie dogadają, bo zbój taki, albo taki przyjechał, a ty... Ja... Na zbój, a teraz to wyglądasz jak... Jest dużo fajniejszych filmów nakręcił, a wszyscy pamiętają mnie z Janosika. Na zbója, no wszyscy o zbój. No ale jest to fajnie nakręcone, dobrze zrobione. No, tak dobrze. A kiedy byście to dokładnie kręcili? W jakich terenach? No to przeważnie się kręcili w okolicach Zakopanego, tam te wszystkie doliny, Chochołowsko, na Słowacji również, w Gorcach, koło Szczawnicy, tam w tych okolicach, no wszędzie gdzie się dało. No. Wyście tam z tą gotką góralską wyglądali tak, jak tego role w tych filmach od Kurca. Ja. No ale to tam górale się dla nas i tak obrazili, żeśmy tam ta ich niełgocka tam trochę skaleczyli. No. No, ale tam musiało być wesoło na planie, bo to było dużo ludzi, wiem. No, to było bardzo wesoło. To była wspaniała przygoda, ja uważam, że to było jedno z lepszych przeżyć.
ci biedni, wtedy jeszcze nie było takiego sprzętu jak dzisiaj, nosili te ciężkie lampy oświetleniowe, to ważyło po 80 kilo, co trzeba było wnosić w te góry, to zdjęcia się zaczynały już tak, jak słońce prawie zachodziło. Pamiętam, żeś skokął z gałęzie na kunia normalnie, tam żeś podrzynął karg jakiemuś wojakowi. A ja, to był fajny aktor, Jurek. On zagrał chyba z 5 ról w tym filmie. Nieżyjący, już nie był w teatrze. Cezary Julski. Się nazywał Wielki Chłop. No. 130 kilo, on na tym kunie siedział. I ja miałem na niego skoczyć. Najpierw jest skokął na taką taśmę, bo to było 10 metrów, no to by na tego kunia nie skoczył, by się zabił. To najpierw jest skoczył na taką płachta strażacką, a potem przybili deska na drzewo, tam na 5 drzewa. To było gdzieś 3 metry, no ja z tych 3 metrów na tego konia skoczył. Ja zrobił 13 dubli. Ten koń się on tak wycwanił, że nie mógł gdzie go trafić. Pierwszy tak mówi, ja skoczył pierwszy raz, ale mnie trochę zachwiało go do reżysera, żeby to powtórzyć. Ten koń już ani raz się nie dał nabrać. Albo się do tego drzewa przybliżył, ja do tego konia je but. Albo się cofnął, to pod niego but. I tak cały dzień był tak poczaskany, że dwa dni chodzić nie umiał. Rozkarczony jak prawiczek. A powiedz mi, no włosy, tyś miał takie długie włosy zawsze, no. Toś swoje miał na planie, swoje. Albo... Wszyscy mieli swoje. Wszyscy swoje, no. No tego może Makuś Łącz miał tam taką perukę lekko, bo tam taki już przerzedzony był lekko. Ale tak wszyscy zapuszczali włosy, specjalnie do filmu. A wtedy, no co to miał czarne jak smoła. Włosy aż się rożyczki tępiły. I tak, a... No se zakurza. Kurde, cygaretek zostawił w domu. Zrazem do kobiety może ci przywiezie. Chyć. Co? Se ją będę nerwował. A Janosik, on teraz umarł niedawno, nie? No właśnie, tak z trudem. Partnerem tam nie bardzo był lubiany. Właśnie ja tylko jakoś tak żyłem w sztamie. No ale mnie chodziło o to czy było wesoło, bo to przecież tam widzę opiska wesołe, kurde. Wesoło było, bo to było wesołe, wtedy czasy były weselsze. Myśmy mieli po 30 lat. No i w Zakopanej było, no wiesz, no to była atrakcyjna miejscowość. Jak wchodziliśmy do knajpy, to orkiestra zaczęła grać dla kumparsita i zapowiadano dla sympatycznych panów z Janosika dla kumparsita, ram, tam, tam, tam. No i tak zaczynało. No fajnie. Szakiety na krumwlojte, rozumiesz, i zabawa do rana. A o 6 trzeba było wstać i na plan, śniadanie i na plan. Co? Czyli moja mama wiedział, ty. Skąd ją tu począsło? No właśnie, może ci cygarety przywieźła? Może idealno żona. No cześć Jurek! Kurde, dawno cię chłopie nie widział. Co ty tu robisz, Jola? Czy ty wiesz, żeś ty zapomniał cygarety? No wiem, bo już się chciał zakurzyć. No żebyś nie był nerwowy. Jurek, jest jako mą baba. Widziałeś jako Ewa. Idealno żona. Dobrze, że nie kurzysz, kto by ci cygarety, kurde, woził. Ja nie cicho, bo bierę. Nie dość, że nie kurzysz, że się baby nie możesz, nie? No i dobrze, co by teraz nie robić? Przez. Teraz, co by... Ty, ale muszę ci powiedzieć, że okropnie fajnie wyglądasz, dawno cię nie widziałam. No, tak przy tym. Przy tym, żeś widać. Za dobrze jem. No to dobrze, fajnie. Co, a tak przede wszystkim ją takie, kurde, taką wodę. Co to kogo sam namawia na te ryby? Ty jego! Nie umiecie jakiego innego placu znaleźć. Same takie pitliki wozi, Jurek. No. Takie. Bo takie są karasie, no. Większych nie znają. Nie dość, że goś ty z nim ma w domu, to ja potem to muszę szkrobać. Rozumiesz, już mnie nie powiem. Wiesz, co mi powiedziała? No. Jak ja jej przywiózł ostatnio 60. Ja. No. Że lepiej jakbyś sobie siedział w barze, tak jak wszyscy siedzą, niż na tej rybie pianińskiej. Wszystkie jakby ich nie woził, to ja by też w tym barze siedziała. No, no i dobrze. No. Następnym razem tak zrób, jak ci kozo. A co za jakieś frelki się tam opalają? Kuj,
już, bo wiecie, jak wy możecie jeździć na te ryby, ja? A, no tam wszelki nie interesują specjalnie. Jakie to są te... Dobra, i tam pogodę się z nimi, a my sobie będziemy ja? Swoje rybki. Ja ich nie bardzo znamy, wiesz? Nie znacie? No to tym gorzej, jak je nie znacie. No. No nie wiem, bo co to mnie odwiedza za trobą, że się coś tam ruszą, ale... Widzisz, to takie, Bierę. Takie. I oj, ja baba szczęście przynosi. A zaś taki pitliczek mały. Jej, mały, to ma 200 gramów pierwnie. Ja? Gdzie samo ta? No jak nic, jak patelni, jak ty obli. No to ma. Patelniaki do mnie moją ze zesowi. Uj, nie umia patrzeć na to. Cielna. Czuj, ty masz... Ja idę do tych ziołków, no. Pierwnie wody mało trzeba stować, żeby zaciepnąć. No szkoda, że troszkę ty... No, ten nie. Szlam tu przyszedł w ta strona, wiesz? No ja to nie w ta strona, to takie te... No dziękuję, przez 13 lat nie kurza, chłopie. Zapomniałeś? A no racja. Nie 13, 10 może. No może 10 nawet, ale ja godzę 13. Już cygarety drogie, kurde, już drugie rozdrożały. No właśnie, tak. Jak są godania, jak cygarety drożeją, to się rząd zmieni, tak? No jasne, i zawsze tak było. Tak? No zawsze tak było. Jak cygarety drożają, to rząd, no rząd upadł. Upadnie jeden, to i drugi, on zaś drugi upadnie, jak coś zdrożeją. Zaś zeżar. Zeżar. To zapatrz tam lepiej na ten spławik, a nie na cygarety. Z nie tym ma. Pyzdrom taką śpiewkę śpiewali zawsze. Jaką? Nie pamiętam. A nie pamiętam, bo to nie na planie. Kiedy? To nie w kinie, no poza planem, bo to kiedyś Pyzdra. One byli się w Chorzowie oba wtedy. To się to zaśpiewali, nie pamiętasz? To, jak to było? W kinie Panorama. No wiem, ale co my tam śpiewali, bo tam dużo śpiewali. Nie wiem, taka jedna śpiewka. Ten co, figlował? Nie. Nie, to było szpetne. Szpetne jasne. Szpetne. Za szpetne, bo ten co figlował skurwysyn po drodze, miał buciczki z koziej piczki, kurwa mać na nodze, co? Coś takiego. Ja? No. Ta piosenka. Ja, no bo już... No, to znaczy się było wesoło. To wesoło, ja. No, także wesoło to było. Ale on tak, wtedy to były tak zwane kolaudacje i to było dość ciekawe, ponieważ film dostał bardzo niskie oceny przez kolaudantów. To co to jest kolaudant? Kolaudacje to jest, no to przeglądają te wszystkie szprece od kina, które się na niczym nie znają, ale oni decydują o tym, czy kino, jaką kino dostaje kategorię i od tego dostaje się premię. No to są bardzo niskie, to są niską kategorię i tam nikt premii nie dostał. Dopiero jak się okazało, że jest to po latach kultowy film, czyli kultowy serial, no to wtedy te pieniądze im nadpłacili. A to jeszcze było za PRL-u, bo teraz to by im nic nie dali. No on był dobrze zrobiony, fajnie, tak mi się podobał. No ale tego do żłotych, co to oceniali te filmy, to tak jak teraz na tych festiwalach, ja tak był parę razy na festiwalach, więcej, nie? To filmy oceniają ludzie, co się znają na filmach, no, rozumiesz? Oni mają szkoły filmowe pokończone i no tego, jeżeli ktoś na filmie pokazuje, że ktoś gwoźdź wbija, no to ten ktoś ma pojęcie, co on robi. No i on nie ocenia tego filmu, bo się na tym nie zna. A jeżeli film robią na temat robienia filmu, wiesz jako, to ten film z miejsca wygrywa na festiwalach. To film o pozyskiwaniu środków na produkcję filmów. No. Taki jeden zrobił, wiesz? Aha. Wygrał. No kiedyś to się... Następny raz, jak był na festiwalu, film o robieniu filmu w Cugu, jak jechali kądś tego i produkowali film. Wygrał. Drugie miejsce miał film o takim, co pisze scenariusze, a nie miał weny. Nie? Też wygrał. To był drugi, nie? No nie, i to tak można powtarzać. No i widzę, że ci, co te filmy oceniają, no nie wiem, jakby to był tam oceniał robotnik, nie, film. No to by oceniał to, co widzi na ekranie. Najlepiej. No, w każdym razie nie ma to bardzo sensu tam po tych festiwalach bardzo jeździć, bo słuchaj, ludzie to jest tak w teatrze. Znają eno swoja. Najlepiej ci oceni sztukę, przedstawienie teatralne
maszynista. On ci powie, czy widzę to szło, czy nie. Nie tam ani reżyser, ani tam dyrektor teatru, ani tak znawcy teatralni. No. Maszynista ci powie, czy to jest dobre, czy złe. No. I to się zwykle sprawdza. Tak samo jest w filmie. No, tam mądralów tam jest kupa. Oceniam według widzimisię. No. Z jakimi aktorami najczęściej żeś współpracował? Och, kupa aktorów. Już ciężko mi jest zapamiętać. Z takich bardziej znanych, no, z Englertem, z Opanią. Z Frankiem Pieczką, z Witkiem Pielkoszem, z Ryśkiem Kotysem. No, to, a tak pamiętasz, naraz to ci nie poradza wszystkich. Jurkiem Janeczkiem, my tak grali w jednym filmie, a razem w trzeciej granicy, on tam grał ruskiego spadochroniarza, a ja grał Cygona. A tego Cygona to ja grał w kilku filmach. Bo wtedy jeszcze był czarny jak Cygun. A teraz jest biały jak śnieg. A z reżyserami to też kupa ich pamiętam. Łomnicki. Morgensternem. Z Jędryką. Waldki Podgórskim. No do tych filmów, a potem już byli coraz młodsi, to już nawet ich nie pamiętam. Z Wajdą ja nigdy nie pracował. Nie wiem, może mnie nie lubił. Z Passendorferem. No oczywiście z Kucym. To ja zaczynał z Kucym tu na Śląsku. To pierwszy film. To ja z Kazim nagrał. Coś dzisiaj nie... przestały brać, ty. Coś dzisiaj nie biorą, chyba się obraziły na nas. Tyś kiedyś wspominał o serialu Dom. No. Och, to też ciekawe. Tam coś z koniem ty żeś nabroił, ktoś tej babał. Ja tego konia zajechał, ponieważ on mnie ugryzł. Ugryzł? Ugryzł miał, ja bym tak miał kufaj, trzech swetrów, pięć koszul, to by mi ręka odgryzł. Ja bym był przez rok jeszcze siniak. I miał czarny świniak tutaj był i ten koń tego. My tam się tam na to było taki obyczaj po wojnie na Pradze był, że te koniorze się ścigali z furami pełnych wągla. I tam była setka gorzału, czy szklonka, czy musztardówka na siedzeniu. I tam po tych, ja nie wiem jak oni to robili, bo to my tam próbowali to 1000 razy, ale ta szklonka i tak spadała. Po bruku było. W bruku jeszcze był tam przejazd taki koński, taki ten kolejowy, wysoki. Ja taką lora 4 tony, ja tam miał węgla, to jak go tak przyciął te konie, tak fest, to one gnały, to ta platforma furgała. No, a ten koń się tak, jego tak prął, że się tam nie mogli, bo tam zatrzymywało ich, bo tam nie było dużo miejsca, to na końcu kaskaderzy zatrzymywali te konie. To 10 kaskaderów zatrzymywało jednego konia. Bo to były takie perszerony, rozpędzone, to ciężkie jak pieron. No to było fajne. No a potem się okazało, że koń zdech. Zdech, wykończył go. A to za to, że mnie ugryzł. Nie, no to fajne wspomnienie. A jego nie chciał zajechać, jaki to był cel, żeby zajechać konia, przecież to też jest zwierzę. No ale taki był niesforny ten. Jak nim jeździł parę dni, to on mnie ugryzł, pieron. Co to działuchy tam? Ogryzł tam, moja starość się tam do łódki dała. Z nimi i to obgadują wszystkie. Teraz one kurzą. Nie mają cygaretów. Nie, bo ona mi daje. A tak prawda powiedzieć ci. Czemu się ty nie ożenił? Ja, tak to powiedziawszy, to ja nie miał czasu. A nawet mnie to specjalnie nie rajcowało, ponieważ jak tak patrzeć na moich kolegów, którzy, moich rówieśników, którzy się żenili po 5 razy, to mnie się odechciało.
A ktoś się kończyłby 5 razy żenić i z takiej rozy. Nie, nie, to są tacy wariaci, co się żenią i po 10 razy. Lubią się żenić, no. Takie mają odpowiedzi. Ja co ty zwariowałeś, 5 raz się żenisz? A lubię się żenić. A mnie to nie interesowało, ja byłem więcej poza domem niż w domu. Także co by ta kobieta miała ze mną za pociecha, a ja z niej. Także to jest, to pytanie mi ludzie zadała kiedyś na spotkaniu jakimś tam. Ewa Żyzga z rozmów w toku, czemu się ja nie ożeniłem. No po prostu ja nie miałem czasu, a nigdy mnie do żeniaczki nie ciągnęło. Bo co by teraz z tą staruchą robił, powiem. Przywiedzie zaś 6 kilo, 10 kilo tych pitolków maluśkich, ale fajnie. Tak, pogodały mi się ginę Giojada, za chwilę waży, ja muszę jechać do domu ważyć łowiot, może się jeszcze kaj na klachę wleza. Jak panowie myślicie? Możemy się tu wykąpać, no. Jak wykąpać, to ja nie jadę do tutaj. Ale tak ciepło, no przecież musimy się trochę ochudzić, no. Nie? Mąż cało obleczony. Ja nie mam. No to byście musieli tam dalej, bo tutaj łażą. Tam dalej, o tam jest fajna woda. Nie wstydymy, możemy bez. Chcecie się kopać? No to stoi już, ale czekajcie moment. Jurek, widzisz, czekajcie moment. Się teraz mleką. Ja. Wiesz jako? A, nie powiem, Jureczku. Co ty tam sprawdzasz? Pomału, pomału. O, ja to chyba niekoniecznie. Wiecie, to możecie się kupić. Czym? To teraz się nażarły i to przez godzinę te kryśnie wyjdą. Ale kto się nażar? Tu piranie wypuścił kiedyś z akwarium, a wiesz? Tak będziecie wyglądać. Tak będziecie wyglądać. Mogę do domu śmiało jechać, ważyć łobiec spokojnie, Genuśku. To już jest Ola. Zrezygnujemy, będziemy się smażyć. Cześć, Ola, cześć. Gniech, a skąd się ta kość tam wzięła na tym drucie? I to tam cały czas strzymia, wiesz? No. No widziałeś, jak zadziałało, nie? Ja. Jak kto chce przeszkadzać, to mu to pokazuje, a i zaraz wszyscy się zbierają. Godej lepiej coś tam dali pochął w świecie. No różnie to bywało. Kabarety. Ty ja wiem, żeś dużo w kabaretach. Ja. Kabaret był taki, no jak najpierw byłem w Teatrze w Warszawie, w Teatrze Komedii 2 sezony. Potem mnie zaprosili do Zielonej Góry, żebym tam zagrał główną rolę w takiej sztuce Janusza Krasińskiego Czapa, czyli Śmierć na ratę. Tam też siedziałem 2 sezony, pobiłem rekord przedstawień w tym Teatrze Zielonogórskim. Od niepokonany od 45 roku czy 7. Tam miała najwięcej Ania Zielonego Wzgórza, 78, a ja miałem 107 przedstawień w jednym sezonie. No to jest już sukces. Tak to było, potem byłem w Poznaniu trochę też tam, też tam taki teatr zrobiliśmy na piętrze, on do tej pory istnieje. Tak się nazywał, budynek był po kabarecie tej, bo tej się przeniósł gdzie indziej. No i tam też graliśmy, tam grali najlepsi aktorzy z Polski, tam ściągał i Cholubka, i Zapasiewicza, mnóstwo innych aktorów znanych. I to bardzo była popularna scena. Potem wróciłem do Warszawy. I tam mnie kolega Zach mówi, że mnie zagra w takim kabarecie Ostatnia Zmiana, gdzie myślę, głównie aktorzy z Warszawy, ale co tam gdzieś pod Olsztyn, na jakąś organizację młodzieżową w Olsztynie podlegało. No fajna to była, tak, bo to był okres już taki solidarnościowy, jeszcze przed stanem wojennym. Akurat wpadliśmy w połowie naszej roboty, wybuchnął stan wojenny i tak rok nic nie robiliśmy. No także, no co się działo, no, wtedy były
czasy były ciężkie. No. To się pędziło, bimber. Ja, no wtedy było ciężko, bo no, wtedy na kartki. Na kartki wszystko było. No to, no to, 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 no to człowiek się pętał po tej Warszawie. Że, to, wiesz, ludzie, którzy występowali, zostali wyklaskiwani. To był okres taki, no, no, nie wolno było występować w telewizji. Jak ktoś występował w telewizji, to go na scenie go wyklaskiwali. Tak było na przykład z Klosem, czyli z Mikulskim. No. Tak było z Kłosińskim, ten, który grał tam najstarszego w Janosiku. Też go wyklaskali w teatrze. No to, to nieprzyjemne sprawy, chociaż ludzie to byli pożarni, ale co, co oni winni temu, że się zgodzili, no ale... Że się zgodzili robić normalnie. No. No to... No a ty, a do Łodzi jakieś zawędrował? No to jeszcze po drodze zaliczyłem taki kabaret Friko Józefa Prudkowskiego, tam tam grało mnóstwo aktorów i jeszcze Władek Komar tam występował jako artysta. Nasz olimpijczyk, mistrz olimpijski z Monachium. No. Bardzo się z nim przyjaźniłem, bo to był fantastyczny chłopak. I tak głupio zginął. A to był bardzo zabawowy chłopak i był talentowany nawet aktorsko, ponieważ no, grał w kilku filmach, grał u Polańskiego w Piratach. Było Komara w KGB, w Piratach. W Piratach grał, no, to tam taką dużą rolę grał. Także to było, no to był taki, ja to dość długo w tym kabarecie występowałem. To był warszawski kabaret. Mhm. A Prudkowski to był taki satyryk dość znany w warszawskim środowisku. I niestety dość umarł. Na scenie. Na scenie? Tak, gdzieś tam na scenie jakiegoś, podczas występu. I potem się przeniosłem do takiej... do takiej... Działaj, idą ty. To nie kupiecie się. Nie, no, nie, nie, nie. Zrezygnowałem. Żeście naubili. Nie, nie, już. Żeście nałowili chłopcy. No już tam trochę. Zapraszamy się na dobrą rybkę. Dobrą rybkę. No. Fajnie. To na razie, cześć. Opolone się są fest. Kabaret Sak. To taki bardzo interesujący kabaret pod Estradą Łódzką był. Tam było dwóch Ślązoków, ale po śląsku nie gadali. Jeden Gorol, ale oni pisali fajnie te Gorole. Fajne teksty były, fajne piosenki, fajni kompozytorzy. No z tym kabaretem byłem od 87 roku do 92. Potem jak pozamykali estrady, to robota się skończyła. Taka firma cyrkowa zaangażowała z Rostowa nad Donem. I myśmy po całej Rosji jeździli z tym. Bo my od Litwy zaczynaliśmy, potem polecieliśmy do Erywania, do Armenii, tam jeszcze był Związek Radziecki. I potem przez całą Rosję jechali do góry zaś, powrotem. I potem nas gdzieś wysłali na Kaukaz, do Baszkirii. No i tam było kupę, tam to wstyd była modna lambada, tam murzynki były. Z 5 stripteaserek. To się nazywało Syn Cnoty. Mam tam zdjęcie, ci potem pokażę z tego programu. Takie dupy były fajne. I proszę ciebie, Syn Cnoty. Sąd dobrotwierności. No i a to było zamówione? Och ty kurwa, taką ładną rybkę. Zresztą ona po świecie pojeździł, każdy jeszcze było. Wiem, że w Hiszpanii jeszcze byli. W Hiszpanii to byłem statkiem studenckim jeszcze, też półtora miesiąca.
jeszcze Franco żył, to był to 70 rok. Byliśmy tak i w Holandii, w Niemczech dwa razy, i we Francji. To... A tyś był w partii? Ja? No. Nie. A po co? No nie, no się pytam, bo to nie byli jedni, nie byli, nie? Te komedianci to w którym roku kręciliście? W 86. W 86. No, tam... Podobał mi się ten film, to było takie dość... Śmieszne, Asia Bartel tam grała, tam grał... No. To Luz Kupiński, kolega twój ulubiony. No, to nie wie kolega. Kupa tam fajnych aktorów grało, no i to było nawet dość śmieszne. Ale wszystko działo się na Śląsku, bo to była taka kontynuacja wiecznego żywota Franciszka Buja. Tylko, że to już były inne czasy, bo to były już czasy powojenne. To już było troszkę inaczej. I tam niechętnie już Elwerów... Nie chcieli Elwerów. Nie chcieli. No cóż ja mam powiedzieć o tym Jurku? Jurku pełnym cnót, jak samo nazwisko wskazuje. Ja w każdym razie była strasznie dumna z tego, że Ślązok gra w filmie, nie? Bo to tak jakoś było, że na rozpacza leci jak Janosik i jest Ślązok, co go do pogoralsku. I to mi się tak strasznie spodobało, ale nigdzie nie podejrzewała, żeby tam miała z Jurkiem styczność razem. No bo ja wtedy studiowała na Akademii Sztuk Pięknych, była na grafice, malowała obrazki i to prawda tam występowała w kabaretach studenckich, ale mi się nie śniła kariera aktorska. No i nagle pięknego dnia Janusz Kidawa zadzwonił do mnie i powiedział, że będę grała główną rolę kobiecą w jego filmie. No i że ujka zagra Jurek Cnota. I cóż ja mogę o tym Jurku powiedzieć? Na pewno bardzo duży profesjonalizm. Bardzo ciepły, fajny kolega, który potrafił doradzić we wszystkim. Bardzo profesjonalny, nie obrażał się na nikogo. Ja po prostu nie pamiętam ani jednego konfliktu, jaki byłby z Jurkiem. Fajnie się z nim pracowało. No a potem się nagle okazało, że razem mieszkamy w Chorzowie Batorym. No i często, że tego Jorgusia w Chorzowie Batorym spotykała, bo jak szła na zakupy, to patrza depto. No i zawsze taki był krótki smoltok, zawsze my się o czymś pogadali. I to takie przyjemne uczucie, że na tym osiedlu mieszka kolega, który ma ze mną temat, bo możemy go dać na te same tematy. O filmie, o branży, o robocie. Był nawet taki epizod, że Jorguś zagrał u nas w Świętej Wojnie, bo bardzo my chcieli, żeby też w tej Świętej Wojnie się zaznaczył. No i tak to się wszystko kulało. Potem ja się wyprowadziła do Panewnik, no i tego Jurka nie spotykam i teraz bardzo mnie zaskoczyło to, że mam o nim gadać. O nim nie idzie powiedzieć nic złego, a ja ci, Jorguś, życzę dużo, dużo zdrowia. Weź ci zeżar. No. No i tak. Znudziła mi się ta Łódź, ponieważ pozamykali estrady, wszystko. Ja potem poszło do fizycznej roboty. Każdy się robił. A w takim przedsiębiorstwie no, za wszystko. Ja tam był taki inżynier von Wassergas und Scheisse. To jak? Ja. I to było bardzo fajne, ponieważ ten cały facet, co mnie tam zatrudnił, remontował taką piękną chałupę, taką stylowo, on nam robił remont. Przy tym remoncie ja tam robił z półtora roku jako fizyczny. Robił tam oczywiście te zaprawy murarskie, Malta. No i oczywiście po dachach, skrobach te stare mury. No robota była ciężko, no ale co trzeba było robić, pozamykali estrady, artystów nie potrzebowali, robota się skończyła, do Warszawy ja już nie wracał i no i przyszedł rok 96, ja się pożegnał z Łodzią i wrócił ich na Śląsk. To co my na Śląsku wygrali, no to tak, z Andrzejem Skupińskim, z Ludzkiem Czernym, z Aśką Bartel, no, tak jest aktor Krawczyk, ale drugi Krawczyk, od teraz w Gdańsku jest, bardzo dobry aktor, Mirek Krawczyk. Próbowali mnie tu reaktywować na Śląsku,
kabaret Sak, nawet było tam parę imprez, zrobiliśmy tam, do tego jeszcze wciągnęliśmy Torusia Skupińskiego. Moim wielkim szczęściem było spotkanie z Jurkiem Cnotą. Spotkaliśmy się dość dawno temu, jeszcze pod koniec lat 70. na planie filmu Grzeszny żywot Franciszka Buły. I ten film akurat był moim wtedy debiutem. No z Jurkiem spotykaliśmy się jeszcze potem w dalszych filmach Jądrowej Pamięci Janusza Kidawy. Natomiast już w latach 90. rozpoczęliśmy z Jurkiem bardzo ścisłą współpracę, nie tylko na planach filmowych, przede wszystkim na estradzie, gdzie zacząłem współpracować z kabaretem Sak, już nieistniejącym, a następnie razem z Jurkiem mieliśmy bardzo udany duet estradowy, gdzie świetnie mi się z nim współpracowało. No i odnosiliśmy nawet sukcesy, byliśmy postrzegani jako partnerzy sceniczni, podobnie jak Chimil z Baki Maklakiewicz. Ale jeden z naszych kolegów w czasie tej naszej roboty zmarł w 1997 roku w grudniu. No i tak się to rozsypało. Już nie było z kim pracować, bo on też pisał. Robiliśmy i w radio fragmenty, znaczy kabaret Sak. Świat według kabaretu Sak. A też w szkołach, żeście też robili jakieś takie programy do młodzieży, do dzieci? Nauczanie przez zabawy podstaw gramatyki i ortografii. No tak wszystko to było świetnie wymyślone, to bardzo się to podobało nauczycielom. Myśmy to zgłaszali oczywiście w kuratorium. I to się tam bardzo podobało i myśmy tu grali strasznie dużą ilość, aż do Częstochowy. Cały Śląskiem objeździliśmy. A tu z tymi, z Stasiakiem, z tego to się spotkało w moich filmach, ja? Przedtem będzie miał kontakt. Ja go nie znam w ogóle, Stasiaka. Jerzy Cnota, no a w zasadzie już teraz Jurek Cnota, bo poznaliśmy się na planie filmów u Eugeniusza Kluczniuka. Pierwszy był Kantpol, potem był Byzuch. No bardzo sympatyczny, uroczy człowiek, powiedziałbym, do rany przyłożyć. No. Nie było z nim żadnych konfliktów na planie, nawet swoja wiedza, jaką on zdobył tam kręcąc 100 filmów, ja na razie nakręcił no 10, przekozął, bardzo mu za to jest wdzięczny, bo na pewno mi się to przydało i jeszcze mi się przyda. Także pozdrowiam serdecznie Jurka. On taki śmieszny, dobry, a ja go widziałem, jak on tam wygrał ten konkurs na te wice. Aha, ty. W Warszawie, jak to się nazywało wtedy? No to tam w telewizji. Śmiechowarte, coś takie. Nie, Śmiechowarte. Śmiechowarte to Drozda prowadzi. No, z Drozda też grał w naszym filmie w Komediantach z wczorajszej ulicy. Kuba tam kupę grał z takich amatorskich. No i to było wszystko, co się wiąże ze sztuką. Potem jeszcze parę razy tam był coś tam w filmach zagrałem jeszcze w M jak miło i zagrałem tam jeszcze w tym o tym szpitalu w tam w Leśnej Górze. A to były takie epizodziki, gdzie tam jeszcze zagrałem. No ale to już coraz gorzej, bo ze Śląska już nie ściągali. No ale ja cię widział w Gdyni na festiwalu w takim filmie, że się tam strzelali z koltów jak pieron. A, to był amerykański film. Taki western. Western, ale to Amerykanin robił. No. Amerykanin, który zrobił wystawę w zachęcie aktorów, którzy występowali w niemieckich mundurach. Większość tych głównych, tych wybitnych polskich aktorów, co grali w Klosie, on tam robił w zachęcie fotografię i Olbryski wpadł tam z szablą i pociął. Ja, bo mu napisali, że jest nazistą. Nie, że grał nazisty, no wystawa nazistów zrobili, tak, nie? No to wkurzyło i to szablą potrzaskał. Ja słyszę, to było głośne. To było głośne, no i ten chłopak przyjechał do Polski i chciał zrobić film, to taki western. No, grał tam głowa
Vala Kilmera, tego amerykańskiego aktora, ale tylko głowa, bo go tam gdzieś zabili. No jakiś tam czeski aktor, też był z Hollywood, siedział, ale taki knebel. No i potem główną rolę grał Linda i figura z kobiet, a tak samo chłopy, tam kupę fajnych epizodów. Ja tam zagrałem taką, takiego poszukiwacza złota. No ale nie, według mnie nie było to za dobry ten film. Nie, film nie był dobry, bo film był bardzo lichy. No. Dlatego ja go nawet nie oglądałem. A Towarzystwo Miłośników Chorzów. Filmowy Chorzów. Aha. Nasze stowarzyszenie ma integrować środowisko miłośników kultury filmowej na Śląsku, a zwłaszcza w Chorzowie. Dzięki temu, że Jurek od początku istnienia stowarzyszenia pełni rolę wiceprezesa, udaje nam się skupić wokół naszego stowarzyszenia wiele znaczących postaci. Jurek jest twarzą stowarzyszenia i jest taką ikoną, dzięki któremu sporo już udało nam się zrobić, bo nakręciliśmy kilka filmów, wydaliśmy kilka książek, pracujemy nad archiwaliami filmowymi. Ja jestem pod wrażeniem tego, że Jurek, już emeryt, mający swoje lata, jest zawsze punktualny, zawsze nie nawala i przychodzi wtedy, kiedy trzeba, by załatwić wszystkie takie biurokratyczne sprawy stowarzyszenia. 40 lat mojej pracy artystycznej i zrobiliśmy taki benefis w teatrze, jeszcze nie w teatrze, tylko w kinie Panorama, tam na 400 osób. Komplet był, oczywiście tam były występy moich przyjaciół, tam był Kaziu Kut, przyjechał z gości. Kidawa żył i też był na obecny. No i kupę moich znajomych jeszcze ze szkoły średniej. No i przyjęcie było bardzo bogate, bo tam troszkę pieniędzy nazbieraliśmy, był catering bogaty. No i zabawa do rana. No to był taki fajny gest ze strony władz chorzowskich, co prawda ich nie było, bo wyjeżdżali do Włoch. O tam pluskały się takie dupne ryby. No ale wyskakują tam. I proszę ciebie, no i to była ostatnia moja taka przygoda. No, potem działaliśmy w tym filmowym Chorzowie. Do tej pory to istnieje, to stowarzyszenie, no ale już tam właśnie nic nie robi, bo kina nam zabrali. Stoi to puste, no takie jest ponad 100 tysięczne miasto. No to było jedne porządne kino. Tam. Jedyne kino, to pieniędzy nie dali na prowadzenie takiego już kina. Teraz no poznałem Genka Kluczniowka i... To znaczy mnie. To ciebie, no. Przez oczywiście Czernego, który mnie zaprosił na taką imprezę. Nie wiem, co to był za film, jak przed wojną, czy ten drugi. Jak się drugi nazywał? Msza. Msza, na. Nie, tam, tak, to, mam... to było, czekaj, no, jak ja to było? Na mszę przyjechałem, tak. Nie, gdzie on tam grał, no, tego... Tak, no, że wtedy my się chyba pierwszy raz spotkali, bo moja muzyka użył stando do tego filmu Okucu. Okucu, tam? To druga twarz reżysera Kaczy, tak jako się nazywało. I to my tam byliśmy wtedy w tym Wialcie. Wialcie, no. No i wtedy, że się pierwszy raz spotkał, nie? To ci to zaproszenie na msza normalnie, no i to wtedy żeś przyjechał. My przyjechali właśnie z Ludzkiem Czernym, od jego też by trzeba wziąć do tego. Dla Jurka moje ukłony nie skuli tego, że się dobrze znamy. Ale na planie Janusza Kidawy pamiętam, jak przypomniał mi wspaniałe ujęcia operatora z dawnych lat. Jak gdyby każdy z nas ma w sobie tą przyzwoitość wspominania swojego dzieciństwa, swojego hajmatu, jak to go dają po naszemu, a u Jurka to wszystko tętniło w jego serduchu. Nie, po tej jeszcze wojnie zrobiliśmy taki... Warszawa, taki Królikowski się zgłosił do mnie, żeby film o mnie zrobić. To było Pas Cnoty. Cnoty, no.
No tam nawet zagrałeś w tym filmie. No, no tam, tam taki o moim powrocie na Śląsk. I no, szukałem tam partnerów do szkata. No i no, że to było, miał to być reportaż, no a w sumie to wyszło film o Śląsku, nie? Tak. Jeszcze co tam, no teraz gram od 2 lat tam, ale tam w kiepskich jeszcze mnie tam zapraszają na jakieś parę dni do, bo to 2 razy w roku kręcą po 2 tygodnie, latem i w styczniu. Także jeżdżę tam coś sobie dorobić do mojej przebogatej emerytury. A przyznaj się, wiele może emerytury, bo pieru nie? 1100 zł. 50 lat pracy na scenie, 1098,70 zł. To masz kasy? Kasy w pieroli. Na tydzień w życiu. Ja tak to daję wszystko siostrze. A żyję ja to z tego, co dorobię właśnie. Georg Haberstroh. No szkoda nam tego Haberstroha, bo to była Wortela bardzo pozytywna postać. Wnosił, nie? No jeszcze z Jurkiem Haberstrohem byśmy robili jeszcze karczmy piwne, tam się fajnie. Też to były fajne imprezy, no on był niezastąpiony. Chcieliśmy to po jego śmierci wznowić, ale nie było nikt chce zastąpić. On z taką swadą to prowadził. Ja, no, i te żarty, skąd mu się to brało w tej głowie, te żarty, nie? No, te całe monologie, rumiał godzinami. Całą noc mógł dać wice. Te wice, ty wiesz, ja pamiętam i wszędzie go godą, no, jest okazja. O tym pierwszy widz, co to powiedział o tych lekarstwach, pamiętasz go? Ja. Jak to do tej apteki przyszedł, hobby, kupił polopiryna, nie? No. No, a idzie, a aptekarz leci za nim, stój pan, bo my się pomylili, nie? A co się stało? No, my panu strychnina sprzedali za nim polopiryny. A ty się pyta ten klient, a jaka jest różnica? Ja ten panu 3,50. Tak. No, no i tak Sabry było, kurde, on umiał to jechać z całymi dniami. Całą noc mógł opowiadać wice i to bez zająknięcia. No z Jurkiem Cnotą poznaliśmy się przy okazji kręcenia takiego widowiska z początkiem lat 90. To była 91 albo 92 rok w Domu Kultury w Bielszowicach pod tytułem Elwer Show. Sporadycznie my się spotykali z okazji jakichś występów na scenie w Chorzowie parę razy, jak z Tolkiem Skupińskim grywał, śpiewał te piosenki z Tolkiem Skupińskim. No i ostatnio to, co my kręcili film u Genka Kluczniuka, Tu jest fajnie. No wtedy jak my to kręcili, my się nie zdawali jeszcze sprawy, że Jurek jest poważnie chory. W ogóle nie dało znać po sobie, żeby był chory, a się później okazało, że jednak ta choroba była bardzo, bardzo ciężko i dobrze, że z tego wyszedł. No życzymy mu przede wszystkim zdrowia, no i mam nadzieję, że jeszcze się przysłuży Ślązokom, szczególnie w promowaniu śląskiej godki i śląskiej kultury. O, tak to jest, chłopaki. I tak się teraz siedzimy na tych rybach i wspominamy dawne, dobre czasy. I tak człowiek myśli, co dali. Nie? No ja nie wiem, ja myślę, że jakby tak brały dzisiaj bardziej, to by było lepiej. Dzisiaj kiepsko biorą. Zeszły rok to było dużo lepiej, to było szlak za szlak. Ale wiesz, ale ci kradną te motyki. No, to wtedy się rozmoczy i spadnie, wiesz, bo to na kurczę. No ale też tam już dać pora jecie, Rybek. No nic, obiad chłodnie, wiesz. Ja. Kończymy. No to se wezmę te rybki dzisiaj. Weźmiesz rybki, dobre, czekaj. Mi... Ten kibelek, czekaj, no. Gory nalejemy za chwilę. Dobra, pozbieraj je. Dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11. No to dzisiaj za bardzo nie brały. Dobra. Słuchaj, pojedziesz ze mną? Nie, jeszcze idę na spacer, wiesz. To ja ci te rybki po 2 za dodam po tym, wiesz? Dobra. No fajnie, bo... No.
Dobra, Jurku. A. No to cześć. Cześć. Do sobota, do soboty, padniesz zaś. Ja. Dobre, fajna sprawa. Jak Jowyzak jeszcze się rozmiał narodzić i godnie powitać ten czarny Śląsk. Za bajdla do szkoły pod górka zachodzić i prać się o byle co. Tak się narodzić jeszcze raz, godnie powitać czarny Śląsk. Tak się narodzić jeszcze raz i prać się o byle co. Jowy tak jeszcze się rozmiał ożenić, no strelko, no wiesz jak, no i z tym już osramy ten żywot na lepsze odmienić i zaś by Bóg kupi jak Bóg. Tak się ożenić jeszcze raz, żywot odmienić jeszcze raz, zaś do żeniaczki i z tym już i zaś by Bóg kupi jak Bóg. Tak się ożenić jeszcze raz, żywot odmienić jeszcze raz, zaś do żeniaczki istnieją. Jak Joby tak jeszcze się rozmiał dorobić, do rajku wyciągnąć na lepszy kust i tyrać, i tyrać, i aż się dobić, aż by mi się ciepło na mózg. Tak się dorobić jeszcze raz, tyrać i dobić się jeszcze raz, zaś do roboty szwątki mózg, aż by mi się ciepło na mózg. Tak się dorobić jeszcze raz, tyrać i dobić się jeszcze raz, zaś do roboty szwątki mózg. Jak Joby tak jeszcze się rozmiał zabawić i w tytana chytać i spać brykaj, sołki swój gel tak w szynku ostawić i juzaj się wyrwać na fraj. Tak się zabawić jeszcze raz, w szynku ostawić wilki grosz, zaś bez głupota spać wylekaj i juzaj się wyrwać na fraj. Tak się zabawić jeszcze raz, w szynku ostawić wilki grosz, zaś bez głupota spać wylekaj. Jak Joby tak jeszcze się rozmiał narodzić, to może bych zmądrzał, albo i nie. Te roski wiem, psin, co to kogo obchodzi, bo prawdzie pierun to wie. Tak się narodzić jeszcze raz, co mi to szkodzi jeszcze raz. Kogo obchodzi, to kogo nie, bo prawdzie pierun to wie. Tak się narodzić jeszcze raz, co mi to szkodzi?